Siemano, witam was bardzo serdecznie. Dawno nie robiłem żadnego openingu, dlatego wracam z wielkim przytupem. Mam dla was same dobre wieści. Na dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam opening skrzynek, kupno Brawl Passa oraz rozpoczęcie konkursu. Jak dobrze wiecie, kanał zdobył ponad 1000 subów i z tej okazji będziecie mogli wygrać 20 zł PSC. Szczegóły konkursu na Discordzie. Będzie mogła wygrać nie jedna, a dwie osoby. Także szanse są większe na wygraną. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wam coś pokazać. Otóż od jednego z widzów dostałem prezent na cześć 1000 subów. Jest tutaj właśnie zapakowany. Prawdopodobnie jakaś ramka. Także chciałbym wam ją pokazać. Ja sobie to tak na szybko odpakuję. Mały unboxing. Patrzcie, zapakowane w takim papierze. O. YouTube, congratulations, Kurpian. 100 subscribe. English perfect. Zazwyczaj youtuberzy dostają po osiągnięciu 100 tysięcy subów. A mój młodszy brat, od którego właśnie dostałem tą rameczkę, wpadł na pomysł, żeby mi zrobić na 1000. Także bardzo, bardzo miłe z jego strony. Postawię sobie tutaj z boku, żeby było widać na live'ach. Jak dobrze wiecie, od dzisiaj można wykupić lub wydropić najnowszą postać Nani za 209 gemów. Tutaj jest w sklepie właśnie jeszcze plus 180 mocy. A więc podczas tego openingu będziemy próbowali ją zdobyć. Czy nam się uda? Sam nie wiem. Przekonamy się za chwilę. Żeby wykupić karnet zadymiarski, będę musiał ze zwykłego karnetu pootwierać skrzynki i przy okazji będę właśnie zdobywał gemy, które będą potrzebne do zakupu Brawl Passa. Mam obecnie 115 do 35 poziomu. Będę mógł wtedy pootwierać te skrzyneczki i automatycznie wpadnie nam Gale. No i w międzyczasie może też trafić się Nani. Taki mamy cel dzisiaj. Jeżeli wydropi jakaś inna postać, też będę mega zadowolony. W ogóle jak ktoś wydropi, to będę zadowolony. Także zaczynamy po kolei. Gemów już mamy. Mała skrzyneczka. Kolejne punkty mocy do zadymiarzy. 50 zł. Żetonów. Jest! Nani! Zadymiarze 6x6. Nani kocha swoich przyjaciół i czuwa nad nimi cały czas. Zagrożenia likwiduje kątowym ostrzałem, a za jej super atak odpowiada wybuchowy przyjaciel Pip. Cel już jest osiągnięty, ale zobaczymy, co po drodze nam pokaże. Plus 200 mocy. Kolejne 20 gemów. Skrzynka mała. Skrzynka duża. Plus 200. Plus 50. O, i mega skrzynka. O, coś mamy, coś mamy, coś mamy, coś mamy. Star Power do 8-bitowca. Gwiezdna moc. Gdy 8-bitowy zostaje pokonany po raz pierwszy w trakcie meczu, natychmiast zmartwychwstaje. To się na pewno przyda. Skrzynka.
i 75 punktów mocy teraz. Nie no, panu P damy, spróbujemy go wymaksować ile się da. Jego skrzynka, 5. Czyli nic nie będzie. Barley, Brock. I ostatnia skrzynka ze zwykłego karnetu. No i wykupujemy karnet zadymiarski. 169 gemów. Poproszę. Tak. Dobra. Wracamy. I otwieramy po kolei kolejne skrzyneczki. Dobra, kolejna. Punktów moc. Nie, nie chcę EMS. Bierzemy tego. Kolejny plus 200. Plus 100 złotych żetonów. Mega skrzynka. 5. Tego. Dobra. I mamy drugą postać, Gale. Odblokowaną. Postać chromatyczna. Gale to nieznający spoczynku, niezmordowany pomocnik przeciwników. Zmaga wichrem i śnieżycą. Za pomocą swojej dmuchawy, a jego superatak odpycha wrogów potężną burzną śnieżną. Potem go przetestujemy. O, i mamy gwiezdną moc do peny. Kule ognia. Kule armatnie z działka peny wzniecają ogień na 3 sekundy. Wrogowie na atakowanym obszarze dostają 400 punktów obrażeń na sekundę. Idziemy dalej zdobywać. Jakaś nowa odznaka. Co tu mamy? 200, nowa odznaka. Bez skrzynka. 5. Dobra. No i to by było na tyle. No i co, przetestujmy sobie dwie postacie. Weźmy sobie Gale'a. Jedna zwykła pierwsza gierka. Na solo. No rest for the wicked. Kurde, już mi nawet Dynamite dojeżdżał. Dziwnie się to postacią gra. Sweet and dandy like cotton candy. What is this button?
Dobra, pierwsza gierka udana. Teraz przetestujemy Nani. Zrobiłem właśnie jednego wina, ale chciałbym wam pokazać, jak się gra tą postacią. Co niektórzy z was pewnie testowali już w ćwiczeniach. Dobra, jest drugi winek. Tak się gra Nani. Jeszcze się zadania przy okazji pozaliczały. Dobra. Częściowo oczywiście. I jeszcze Gale'a. Mieliśmy tutaj opyk. Trochę podobnie jak Pam z odkurzaczem. No i to by było na tyle. Pamiętajcie o konkursie, wbijajcie na Discorda, tam poznacie szczegółowe informacje na temat tego, jak wziąć udział. Z mojej strony to by było wszystko. Widzimy się na live'ach. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się i do następnego. Hej!